Przechodzimy wobec tego do 16 punktu. Wolne głosy i wnioski. W tym punkcie, czy może, może przechodzi do tego punktu, akurat w tej chwili, tak mówię, wolne głosy i wnioski w tej chwili, także wobec tego jest tu punkt 16, wolne głosy i wnioski. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. W nawiązaniu do moich interpelacji złożonych na sesji 30 maja i odpowiedzi udzielonych przez Pana Burmistrza, do dwóch interpelacji nie będę się dzisiaj odnosił, do tych odpowiedzi uzyskałem. Te odpowiedzi odniosę się w odpowiednim czasie po przeanalizowaniu tych wpisów, jako że odebrałem je w stosunkowo późno. Natomiast tutaj chciałbym odczytać swoje stanowisko krótko dotyczące odpowiedzi na trzecią interpelację, mianowicie dotyczącą zmian w budżecie gminy. Pismo BRM 303.35/2016 z dnia 10.06.2016 nie zawiera odpowiedzi na moje pytania zawarte w pisemnej interpelacji zgłoszonej na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.05.2016 roku dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lwówek za 2015 rok. W związku z tym odpowiedź taką należy uznać za niezadowalającą. W sposób świadomy pomija Pan Burmistrz treść niezgodnych pytań zawartych w mojej interpelacji. Prawem radnego, a tym bardziej opozycyjnego radnego, jak mnie nazywają tutaj, jest zadawanie pytań o rzeczy nieoczywiste, trudne, niezałatwione i niewygodne. Interpelacja jest zapytaniem, na które musi być udzielona odpowiedź. Tym bardziej, że interpelacja ta dotyczy wydawania publicznych środków z budżetu gminy, celowości ich wydawania i związanej z tym gospodarności. Odpowiedź na interpelację radnego jest także informacją publiczną. Pomijając tutaj treść Pańskiej odpowiedzi, w której zawarł Pan swoje subiektywne opinie i oceny dotyczące mnie jako radnego, na podstawie paragrafu 40 punkt 5 i 7 Statutu Gminy Lwówek wzywam Pana Burmistrza do niezwłocznego, pisemnego i merytorycznego uzupełnienia odpowiedzi na konkretne pytania zawarte w treści mojej interpelacji dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Dziękuję. Jednocześnie mam tutaj też wniosek taki do Pana Przewodniczącego, bo też mogę się zwrócić. Troszkę innej treści, ale odzwierciedlający meritum tego wezwania do Pana Burmistrza, wzywającego do udzielenia mi odpowiedzi na moją interpelację. Dziękuję. Wolę tylko doręczyć. Wykonanie budżetu w sposób bardzo szczegółowy było omawiane na komisji. Też nie przypominam sobie, żeby nie można było zadawać pytań, czy mi, czy Pani Skarbnik, w jaki sposób te wydatki zostały zrealizowane. Odpowiedź, którą Pan Czarkowski dostał, według mnie jest po pierwsze prawidłowa, odzwierciedla to, w jaki sposób budżet był wykonany i potwierdza celowość tych wydatków. Tyle mam odniesienia co do tego wezwania. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Proszę bardzo. Ja mam taki wniosek do burmistrza odnośnie zmian organizacji ruchu na terenie Lwówka. Rozchodzi mi się konkretnie ulicę Ratuszową od rynku do szkoły, żeby wprowadzić tam jednokierunkowy kierunek jazdy, no bo tam jest zablokowana ta ulica i jadąc tu od strony Ratuszowej, no jest naprawdę problem. Oraz jednokierunkową ulicę proponuję, ulicę Szkolną, żeby tutaj był jeden ciąg jednokierunkowy. Jest to wąska ulica, tam dzieci są dowożone do szkoły, no jest tam niebezpiecznie w tym momencie. I także to nie jest moje takie jakieś typowo, ale w rozmowie z mieszkańcami, no kwestionują kwestię tego właśnie tam ruchu na tych ulicach, na tym odcinku ulicy Ratuszowej do szkoły i ulica Szkolna od narożnika Ratuszowej do ulicy Kniewskiej. Wprowadzić, żeby tam, no, przymierzyć się do ruchu jednokierunkowego. Znaczy my już mamy
projekt i uzgodnienia, to co pan radny mówi, ulica Ratuszowa do ulicy Szkolnej jest jednokierunkowa, ulica Szkolna w kierunku Napniewskiej jest jednokierunkowa, a ulica bez nazwy, czy ona ma nazwę, to ja nie wiem. Proszę? Nie. Ta pierwsza od rynku, to jest średnia, ona też jest jednokierunkowa, pozwalająca wjechać z ulicy Pniewskiej i dalej lewoskręt w lewo. Także takie to znaczy nie chcieliśmy robić zamieszania przed końcem tego roku szkolnego, także przed końcem roku, przed rozpoczęciem roku w miesiącu sierpniu, żeby ludzie mogli się przyzwyczaić, te zmiany będą wprowadzone. Bo już od dłuższego czasu żeśmy to rozważali. Bo naprawdę na tej Ratuszowej jest zablokowany jeden pas ruchu. Jest problem, tak jest. Może... Prosto. Z rynku prosto. Nie można być wjechać, nie, z rynku będzie można wjechać do Ratuszowej. Ale na rynek pojedzie. Po sesji to ten już... Kto z państwa jeszcze chciał zabrać głos? Jeżeli może jeszcze, panie burmistrzu, na sesji 30 był omawiany budżet, tam pan wspominał o funduszu sołeckim. No, był omawiany fundusz sołecki. Pierwsze pytanie, na ile jest jakieś szanse i możliwości zwiększenia tego funduszu sołeckiego? No bo rzeczywiście to jest tutaj poniżej 1% ten fundusz sołecki. I drugie z tym związane pytanie, już w wielu gminach posłyszałem już ludzie wypowiadają się na ten temat, istnieje tak zwany fundusz obywatelski. Pan burmistrz na pewno słyszał, tak? Jak to wygląda, może u nas? Znaczy ja powiem w ten sposób. Żeby otrzymać zwrot części przeznaczonych środków na fundusz sołecki, musimy się trzymać reguł, które nakłada na nas ustawa. To jest raz. Ustawa nakłada na nas, teraz żebym się nie pomylił, ilość mieszkańców w danym sołectwie razy kwota przypadająca. Co roku jest inna ta kwota. My żeśmy zaczynali, fundusz sołecki był na poziomie praktycznie 190 tysięcy, teraz podchodzimy pod 300. Żeby korzystać ze zwrotów w ilości 30%, tak? 30% za wykorzystanie prawidłowo funduszu, tych reguł musimy się trzymać. To jest raz. Bo nie dostaniemy zwrotu tych 30%. To jest raz. O tak zwanym funduszu obywatelskim słyszałem i ten fundusz obywatelski, ja fundusz sołecki traktuję jako fundusz obywatelski. Z tego względu, że to sami mieszkańcy ten fundusz mogą dzielić. Co do funduszu powiedzmy obywatelskiego czy miejskiego, wiem, że trwają prace w Sejmie, żeby można było objąć tak zwanym funduszem sołeckim, fundusz dzielnicowy. I wtedy Lwówek jako miasteczko nie przekraczające 5 tysięcy na ten fundusz by się łapał. Kiedy to nastąpi, trudno mi powiedzieć. Jeżeli będą takie możliwości prawne i będą organizacje na terenie miasta, które no potrafią w sposób racjonalny to wykorzystać, to na pewno tutaj ten temat przedstawię państwu radnym. Dziękuję, ale ja rozumiem, że pan burmistrz traktuje fundusz obywatelski na równi, znaczy jako fundusz sołecki, jako obywatelski, ale czy jest prawo, które zabrania stworzyć nie ma taki prawa. Fundusz obywatelski? Nie ma. Bo jednak w wielu gminach, nie mówię, że we wszystkich, istnieje fundusz i fundusz sołecki, i obywatelski. Mieszkańcy w jakiś sposób się angażują, wybierają to przedsięwzięcie, które mogą z tego funduszu sfinansować. No, ja powiem w ten sposób, że my możemy też takie środki przeznaczyć na pewne cele społecznie pożyteczne, jak to bym nazwał, tylko jest kwestia następująca. Na fundusz obywatelski mogą sobie pozwolić duże gminy, duże miasta czy bogate gminy. Jeżeli Tarnowo Podgórne ma mniej więcej 20 tysięcy mieszkańców i budżet wielkości 200 milionów złotych,
to dla nich przeznaczyć 1 milion czy 2 miliony na ten fundusz obywatelski to nie jest żaden problem. Jeżeli na nas, na gminę się nakłada pewne obowiązki i mając ten budżet, no w tym roku może 40 milionów dojdziemy, gdzie środki inwestycyjne są w granicach z tymi pozyskanymi 6, 8 milionów złotych, no to realizując te inwestycje, no nie mamy środków wolnych, które można by przeznaczyć na ten Fundusz Obywatelski. I też, a przeznaczyć 100 tysięcy, tak pani skarbnik mi podpowiada, żeby no zrobić, no nie wiem, chodnik, zieleń, czy przebalować, no naprawdę nie widzę, no nie widzę takiego sensu. Oczywiście, jeżeli wpłyną jakieś realne propozycje od mieszkańców na realizację jakiegoś sensownego programu, dlaczego nie? Ja bym właśnie Fundusz Obywatelski traktował jako fundusz propozycji do budżetu na następny rok, jak gdyby w ten czas i radni znają jakieś propozycje mieszkańców, burmistrz zna propozycje mieszkańców i w związku albo to wkładamy w budżet, albo, ale jako wydzielonej kwoty nie widzę tego. Widzę tylko jako propozycję mieszkańców w ramach Funduszu Obywatelskiego na budżet na następny rok dla gminy Lwów. Panie Piotrusiu, Fundusz Obywatelski nie obejmuje kwot typu tam 20 tysięcy, 10 tysięcy jak Fundusz Sołecki. To są jakieś zadania takie no poszerzone i w ten czas wynika to z funduszu, z budżetu gminy, czy burmistrz akceptuje propozycję, czy nie akceptuje propozycję, czy nie akceptujemy propozycję, czy nie akceptujemy propozycję. Mam to na myśli. Tutaj, że jeszcze można to rozwiązanie, które pan radny, pan zastępca zaproponował, no by było bardzo dobre. No jednak ludzie, mieszkańcy mogliby się zaangażować, wskazywać, próbować przynajmniej, tak? Więc bardziej się pobudzić w tą działalność obywatelską, mieć jakby bardziej może realny wpływ, chociaż mają przez radnych, ale tutaj właśnie ich jakby pomysły wspólne może by coś zaktywizowały. Ja chciałem przypomnieć, że radni do końca września składają propozycje do budżetu na następny rok. Mogą do tego dołączyć również mieszkańcy. Znaczy, ja powiem w ten sposób, że ten Fundusz Obywatelski można by stworzyć pewną aplikację na stronie internetowej miasta i gminy Lwówek, wypisać pewne zadania, które gmina może realizować, bo nie każdy obywatel jest zorientowany, co gmina może, a czego nie może. Możemy zrealizować i który z tych pomysłów będzie miał większą ilość kliknięć, czy tam procent tego, wtedy możemy zadanie zrealizować. I to bym w tym sensie widział, że nie byłoby tej lawiny propozycji, że zróbcie nam tam chodnik, a to się okazuje, że to jest droga powiatowa, to jest droga wojewódzka, a to nie jest nasz grunt, a pewne rzeczy i wtedy by było to uporządkowane i wtedy i państwo i ja mieliby tą wiedzę, że tak, ten punkt trzeba zrealizować, bo dostał największą ilość kliknięć czy tam procentowy udział. Myślę, że należałoby nad tym przemyśleć, bo tutaj mówię, sołectwa mają swoje fundusze na te drobne wydatki, ale tutaj również na takie bardziej strategiczne inwestycje, no dobrze, żeby to było jakieś propozycje ze strony mieszkańców. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby? Panie burmistrzu, ja tylko dodać pytanie, czy coś wiadomo już odnośnie pomocy dla powiatu, co miały być budowane te chodniki i zabawą brudy? Znaczy ja powiem w ten sposób, że dopóki nie będę miał kosztorysu inwestorskiego wystosowanego przez
powiat nowotomyjski. Ja nie wiem, o jakich pieniądzach rozmawiać, o jakiej pomocy mówić. Także czekam na inicjatywę powiatu. Kto z Państwa jeszcze chciałby? Jeżeli już Państwo kończymy, chciałbym poinformować Państwa, że na dzień dzisiejszy trwa do końca sierpnia kontrola Najwyższej Izby Kontroli w naszym urzędzie. Kontrola ta jest przeprowadzana na wniosek. Obejmuje prawidłowość finansowania schroniska dla zwierząt w posadówku. Chciałem też Państwa poinformować, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczba mieszkańców, liczba ludności, która złożyła deklarację, jest to 8326. Całkowita liczba osób deklarujących segregację odpadów jest to 6488. Liczba deklarujących niesegregowanie jest to 1838. Na za 5 miesięcy wykonanie mamy na poziomie 312 649 zł. Zaległości jest to dość duża kwota, 75 437 zł i 76 groszy. Także znowu procedura wysyłania upomnień, a wtedy naprawdę koszty tych śmieci rosną podwójnie, bo my zasegregowane mamy 7 zł, zdaje mi się, a koszty upomnienia te 7 zł. Także jeżeli Państwo radni mają możliwość rozmowy z mieszkańcami, także nie tyle, że zmuszać, ale propagować, że jednak te śmieci, za tę opłatę tą śmieciową, po prostu, żeby mieszkańcy płacili. A czy, Panie Burmistrzu, można upublicznić listę niepłacący? Nie. No nie, bo to by był jeden ze sposobów. Dziękuję bardzo. Wobec tego 18 punktem jest zamknięcie obrad 21 sesji Rady Miejskiej. Wobec tego zamykam 21 sesję Rady Miejskiej.